Witam wszystkich bardzo serdecznie na zorganizowanych po raz 37 dniach Buroku i Puszczy Białej. Pozwólcie Państwo, że bardzo gorąco i serdecznie powitam pana Jacka Michałowskiego, ministra, szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z małżonką. Witamy serdecznie. Serdecznie witam koleżanki i kolegów samorządowców. Witam panią Urszulę Wołosiewicz, wicestarostę powiatu ostrowskiego. Witam pana Marka Kamińskiego, członka zarządu powiatu ostrowskiego. Serdecznie witam pana Dariusza Rafalika, przewodniczącego Rady Powiatu. Serdecznie witam pana Zbigniewa Chrupka, zastępcę burmistrza miasta Ostrów Mazowiecka. Serdecznie witam pana Krzysztofa Michalca, wójta gminy Szulborze Wielkie. Serdecznie witam pana Rafała Kowalczyka, wójta gminy Wąsewo. Serdecznie witam pana Włodzimierza Klucińskiego, profesora Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Serdecznie witam pana Jacentego Frankowskiego, rysownika, karykaturzystę, rodowitego brokowianina. Serdecznie witam pana Sylwestra Runo, przewodniczącego Rady Gminy w Broku wraz z radnymi i sołtysami gminy Brok. Serdecznie witam pana inspektora Andrzeja Hormańskiego, komendanta powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej. Serdecznie witam młodszego brygadiera Leszka Falbowskiego, zastępcę komendanta powiatowego Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej. Serdecznie witam panią Ewę Puścion, dyrektora Banku Spółdzielczego w Ostrowie Mazowieckiej, oddział Brok. Serdecznie witam panią Adrianę Rukat, prezesa zarządu lokalnej grupy działania Zielone Sioło w Ostrowie Mazowieckiej. Serdecznie witam pana Grzegorza Nadratowskiego, wiceprezesa zarządu lokalnej grupy działania Zielone Sioło w Ostrowie Mazowieckiej. Serdecznie witam panią profesor Jadwigę Sadowską, urodzoną i wychowaną w Kaczkowie Starym. Serdecznie witam mieszkańców i działaczy samorządowych gminy Brok, którzy dziś będą uhonorowani statuetkami. Witam państwa Łucję i Krzysztofa Jóźwik. Witam pana Józefa Rojka, panią Bogusławę Stefańczuk i panią Grażynę Góral. Serdecznie witam moich najbliższych współpracowników. Witam pana Tomasza Skibickiego, sekretarza gminy Brok. Witam panią Hannę Zając, skarbnika gminy Brok. Witam dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Gminy Brok. Serdecznie witam. Serdecznie witam przedstawicieli zarządu Brokowskiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. Witam pana Andrzeja Stefańczyka. Witam pana Stefana Brzostka wraz z małżonką. Witam za otwartym. Życzę wszystkim przyjemnej zabawy i niezapomnianych wrażeń. Dziękuję bardzo. Podczas święta miasta i gminy burmistrz wyróżnia i nagradza najlepszych, najwybitniejszych uczniów mających tytuł prymusa szkół podstawowych i gimnazjum oraz najlepszych sportowców. Dumni jesteśmy z ich osiągnięć,
a te wyróżnienia wiążą się z tą nadzieją, że w przyszłości, kiedy dorosną i tą przyszłość zwiążą ze swoim miastem i gminą, będąc siłą napędową jej rozwoju w przyszłości. W roku zawsze jest pogoda, ale dzisiaj jest naprawdę wyjątkowa. Takich upałów dawno nie mieliśmy. Także dziękujemy burmistrzowi, Radzie Powiatu, przewodniczącemu, sekretarzowi za piękną pogodę, którą nam dzisiaj sprokurowaliśmy. Ja niestety nie jestem tutaj po raz... No właśnie, gorące brawa dla burmistrza i współpracowników. Ja tutaj 37 raz to naprawdę imponujące. Ja jestem tutaj po raz 32. No, nie na wszystkich byłem, to trzeba sobie jasno powiedzieć, ale ostatnie 5 lat starałem się bywać. Jako szef Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta starałem się bywać, także na szczęście jest to moje ostatnie spotkanie z Państwem w tej roli, ponieważ kończę swoją misję za miesiąc. Także witam się, żegnam się z Państwem jako szef Kancelarii Prezydenta, a witam się jako normalny, zwykły mieszkaniec Broku, co prawda tylko w weekendy, ale w każdy weekend jestem w Broku. Szanowni Państwo, to naprawdę patrzę na te 5 lat z takiej perspektywy i widzę, ile się w tym kraju zmieniło, a przede wszystkim też ile w Broku się zmieniło. Także wielkie, jeszcze raz serdeczne brawa dla burmistrza, który z takim wielkim zwycięstwem ukoronował swoją pracę. Gratuluję wszystkim rodzicom dzieci tutaj wyróżnionych. To naprawdę wielkie szczęście, że mamy młode pokolenie, które będzie mogło przejmować naszą rolę. Gratuluję wyróżnionym przedsiębiorcom, sołtysom, wszystkim, którzy tutaj stali na scenie i byli przez nas oklaskiwani. Gratuluję wszystkim Państwu takiego wspaniałego miejsca i ja tutaj naprawdę 32 lata i myślę, że jeszcze 7, bo tyle mi brakuje do emerytury i będę już stałym mieszkańcem Broku. Także na to się umawiamy. Kłaniam się, wszystkiego dobrego, dziękuję Państwu bardzo.